Anglika Koperska, Telewizja TV. Znajdujemy się dzisiaj w Złotych Tarasach na premierze filmu Listy do M. Już piąta część. Jest ze mną aktor Mateusz Banasiuk, który dołączył do obsady i wciela się w postać Przemka, tak? Tak, to prawda. No, to jest rzeczywiście wielka przyjemność dołączyć do takiej obsady. No i Listy do M to jest pewnego rodzaju już sprawdzony format, który widzowie pokochali od początku i który kochają do dziś, więc bardzo liczę na to, że wybiorą się do kina naszą piątkę. Mhm. No właśnie, Listy do M to już taka tradycja w polskim kinie. Tak jak, tak jak Kevin Sam w domu, tak teraz są Listy do M. Za co widzowie tak naprawdę pokochali ten serial? Znaczy nie serial, tylko film. Za co pokochali ten film? No już można powiedzieć, że trochę serial, no bo to jest seria, już cztery części, teraz piąta. No i podejrzewam, że nie ostatnia, no ale trudno tutaj przewidzieć, jakie będą decyzje producentów. Za co pokochali? Chyba za to tę lekkość, za to poczucie humoru i kreacje, które stworzyli aktorzy w pierwszej części, no bo to ciągnie za sobą, przyciąga tych widzów. Mhm. Powrócę też do wątku twojego bohatera, Przemka. Co to będzie za postać? Czy on coś tam namiesza? Jak to będzie wyglądało? Oczywiście, że namiesza. To jest nowa opowieść, trochę odklejona od całej części Listów do M5, ale wydaje mi się fajnie ją wzbogacająca. Oprócz mnie zobaczycie tam Marię Dębską, Mariannę Zydek i Bartka Koszedowa i zależało nam, żeby stworzyć tutaj relacje między tą czwórką, no i chyba nam się udało, mam nadzieję. Super, to teraz jeszcze na koniec chciałabym, żebyś zaprosił widzów właśnie do kina na Listy do M, część piątą. Drodzy widzowie, wybierzcie się do kina na Listy do M5. Dlaczego? To jest naprawdę fajny, lekki, przyjemny i dowcipny film. Spędzicie fajnie czas przed świętami, zrelaksujecie się trochę, uśmiechniecie i zapomnijcie o tym całym młynie związanym z przygotowaniami świątecznymi. Do zobaczenia w kinie. Do zobaczenia w kinach, a ja dziękuję za rozmowę. Wszystkiego dobrego.